Rozchichotany Komarenko pokazał Polakom widok z rosyjskiego sklepu. Pod jego wpisem zawrzało. Iwan Komarenko nie przestaje nadawać z Rosji. Kontrowersyjny celebryta i głosiciel teorii spiskowych od miesięcy stara się przekonywać, że w Rosji panuje totalna wolność i pod wieloma względami żyje się lepiej niż w Polsce. Tym razem odwiedził jeden ze sklepów, w którym doszło do zaskakującego spotkania. Iwan Komarenko wydaje się być niezrażony falą krytyki, która od dłuższego czasu na niego spada. Wszystko z powodu jego zadziwiających wpisów na temat Rosji i wojny w Ukrainie. Celebryta po wybuchu wojny zapadł się niemal pod ziemię i długo nie zabierał głosu w tej sprawie, choć fani mocno się tego domagali. Gdy w końcu przerwał milczenie, zrobiło się jeszcze gorzej, bo Iwan niespecjalnie potępił działania Putina. Zaczął regularnie nadawać z Rosji, chwaląc panującą tam wolność i obchodzenie przez jego rodaków nakładanych przez zgniły Zachód sankcji. Wypad do sklepu był owocny, bo wyszedł z pełnymi torbami towarów. Chciał zapewne tym samym pochwalić się, że w Rosji wiedzie mu się świetnie, a inflacja mu nie straszna, bo stać go na wielkie zakupy. Ja często wychodzę ze sklepu z pustymi torbami. Ale dzisiaj akurat miałem więcej szczęścia, pochwalił się Iwan, dodając hasztagi wolność, prawda, odwaga, Rosja, kot. Pod postem oczywiście znów zawrzało, bo internauci raczej nie pałają do niego już zbyt wielką sympatią za jego ostatnie działania w sieci. Komarenko znów rozjuszył Polaków. Ty zostań w swojej ukochanej Rosji, dlaczego Komarenko Iwanie popierasz napad Federacji Rosyjskiej na Ukrainę? Pisali oczywiście ludzie. Niektórzy zauważyli, że sklep to tak naprawdę magazyn, w którym Komarenko pracuje, bo tak cienko wszędzie. Przecież widać, że to magazyn, on tam pracuje, żadna praca nie hańbi. Tylko dlaczego pisze, że jest na zakupach? Dziwili się ludzie.